panie ministrze. Przystępujemy. Wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przepraszam bardzo, w jakim trybie pan poseł? W takim trybie, iż pan wiceminister źle przedstawił moje sformułowanie. Czy pan występował dzisiaj na mównicy sejmowej w czasie tej debaty i został źle zrozumiany? Występował pan poseł Macierewicz? Ma pan 60 sekund na wypowiedź, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, a przede wszystkim szanowni państwo, skala kłamstw tego człowieka jest olbrzymia, a co więcej, wasz strach przeciwko temu, że potwierdzacie stanowisko Putina przez cały czas i atakujecie polskich pilotów. To jest rzecz wstrząsająca. Nie było w historii Polski takiego środowiska, nie było takiego premiera, nie było takich ludzi, którzy atakowali własny naród, a bronili Federację Rosyjską, która zamordowała polskiego prezydenta. To jest najstraszliwsza rzecz w historii świata i w historii Polski. W sprawie tego, co pan powiedział, pan mówi nieprawdę. Nigdy nie mówiłem o tym, że nie byłem szefem komisji wtedy, kiedy był podpisywany raport. To, co mówiłem, dotyczyło nie podpisywania raportu, lecz dotyczyło tego, co pan mówił w sprawie tych części wysłanych, części cząstek samolotu. Tego dotyczyło. Dziękuję wtedy, bardzo, panie kiedy pośle. Je wysłano, ja Dziękuję nie bardzo. Byłem w komisji i tylko to mówiłem. Dziękuję Dlaczego? Bardzo. Dziękuję, panie pośle. Wypowiedź ta kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego.